Serdecznie witamy wszystkich zaproszonych gości, nauczycieli oraz Was, koleżanki i koledzy, na debacie, którą zatytułowałyśmy Ogródek marzeń planety Ziemia wokół naszej jesienickiej szkoły. Wydawać by się mogło, że przestrzeń wokół szkoły to banalna sprawa, której nie należy poświęcać zbyt wiele uwagi, albo nawet w ogóle nie należy zajmować się tym zagadnieniem. Otóż wydaje nam się, że każdy człowiek powinien dążyć do przyjaźni z otoczeniem, harmonii z przyrodą i otaczającym środowiskiem. Z własnego doświadczenia wiemy, że to zwłaszcza uczeń po wydłużonej pracy w czasie lekcji chciałby odprężyć się i zrelaksować w ciszy otaczającej i widlącej się do życia przyrody, szczególnie w okresie pięknej i słonecznej pogody, kiedy w murach szkoły każdego z nas obrywa pot, kiedy dusimy się i przyklejamy do klasowych krzesełek. Byłoby miło wejść wówczas przez szkołę do zadowolonego ogrodu, w którym znajdowałyby się piękne kwiaty, ozdobne drzewa, alejki i co najważniejsze ławeczki, które zapraszałyby do skorzystania ze swojej uprzejmości. Trzeba tak niewiele, bo tylko chęci i tak wiele, bo funduszy, ale dla chcącego nic trudnego. No wiesz, Kinga, ja bym na przykład marzyła o takim czymś. No wiesz, wychodzisz sobie po prostu ze szkoły na przerwie, patrzysz, a na ciebie czeka piękna, zielona natura i mówi: chodź, usiądź, odpocznij sobie. Rzeczywiście, marzenie masz piękne i realne. Przecież taką zieloną przestrzeń możemy stworzyć już dziś, koło naszej szkoły. Wystarczy tylko chcieć. Tak uważasz? Oczywiście, że tak. Wystarczy posadzić parę drzew, klomby, dać krzesełka i już, wystarczy. Ale zacznijmy już tak na poważnie. Nasz projekt skupia się na temacie ekorozwoju. Ekorozwój wydaje się nam czymś bardzo bliskim, ponieważ w pobliżu naszej szkoły mamy ekologiczną mleczarnię, oczyszczalnię ścieków, gminną kanalizację, a nawet miejscowe firmy odbierające od mieszkańców domowe i firmowe śmieci. Rozwinięciem tego dosyć ogólnego tematu jest przestrzeń wokół nas. Chcemy skupić się dokładnie na przestrzeni wokół naszej szkoły, bo przecież i my, i nasza planeta Ziemia tak bardzo potrzebuje zielonych i pięknych miejsc. Do szkoły uczęszczamy 180 dni w roku kalendarzowym i chcemy się w niej dobrze czuć. Chciałabym się dowiedzieć, co nasi rówieśnicy myślą o takim naszym szkolnym Edenie z wykorzystaniem na przerwy międzylekcyjne. Dlatego przeprowadziłyśmy ankietę, w której zadałyśmy kilka pytań. Pierwsze pytanie brzmiało: czy chciałabyś, aby przy naszej szkole powstał minipark? Jak widać, na podanym wykresie aż 85% ankietowanych chciałoby mieć park szkolny, aby w nim odpocząć czy poruszać się. Znajdują się niestety również takie osoby wśród ankietowanych, które nie są takiego parku, bo jest ich aż 5% oraz 10% ankietowanych, którzy są obojętni. W drugim pytaniu chciałabyśmy zorientować się, co według badanych uczniów mogłoby się w nim znajdować. Ponieważ było to pytanie otwarte, uczniowie najczęściej wymieniali ławki, drzewa, rośliny, kaktusy, altanki, trampolina, puszczaki, kwiaty, basen, wystawy tematyczne, fontanny, alejki, oczko wodne z rybkami, park linowy oraz klomby z kwiatami. Ostatnie, trzecie pytanie brzmiało: czy jeśli byłaby zbiórka makulatury, przedmiotów żelaznych oraz plastikowych nakrętek, oddałby je na cele parku? Odpowiedzi na to pytanie zaskoczyły nas bardzo pozytywnie. Aż 85% ankietowanych zgadza się na oddanie niepotrzebnych im przedmiotów do wtórnego przetwarzania, czyli recyklingu, na cel rozbudowy zielonego ogródka wokół szkoły. Tutaj mamy właśnie ukazany projekt planowany przez nas. Myślę, że spełnia warunki. Myślę, że spełnia warunki, ponieważ są ławki i jest bardzo przyjaźnie urządzony na ten park. Myślę, że szkoła się mógłby przejść właśnie do takiej realizacji. To jest za szkołą. Proszę o zadanie pytania. Może to zostanie. Teraz kolejnym zarysem projektu jest utworzenie skalniaka wokół Domu Pamięci. Tak jak i w poprzednim przypadku mamy spore pole do działania, gdzie zaprojektowaliśmy dosyć luźny, ale stonowany w barwach i kompozycji projekt. W 2009 roku przy naszej szkole został posadzony Katyński Dom Pamięci. Umiejscowany jest na górce obok szkoły, znajduje się tam niewiele roślin i gładów, dlatego wygląda to dosyć ubogo. Miejsce, w którym znajduje się dom, jest bardzo strome, aczkolwiek przestronne i można ten teren dobrze zagospodarować. W tej części projektu urozmaiciłyśmy roślinność. Chcemy, aby nasz symbol pamięci był widoczny i chcemy, aby przechodzący wiedzieli, że to miejsce kojarzy się z patriotyzmem i pamięcią poległych w czasie II wojny światowej. Jako symbol narodowy zasadziłyśmy biało-czerwone krzewy oraz mamy w planach zasadzić biało-czerwone kwiaty.
Górkę obsypałyśmy żwirkiem ozdobnym i zasadziłyśmy krzewy oraz umieściłyśmy głazy. Pieniądze na ten cel chcemy zdobyć ze sprzedaży makulatury, którą zbieramy już od miesiąca oraz zbieramy nakrętki, widać już efekty i niepotrzebnego asortymentu żelaznego, środków uzyskanych z Urzędu Gminy oraz budżetu szkoły, a także ze sprzedaży różnego rodzaju prac wykonanych przez uczniów. Projekt jest wykonany przez nas własnoręcznie. Jest on bardzo profesjonalny, ale bardzo dobrze obrazuje nasz pomysł na tą przestrzeń. Jeżeli projekt dojdzie do skutku, przed jego realizacją zapewne skontaktujemy się z osobą, która zawodowo i profesjonalnie zajmuje się zagospodarowaniem zielonej przestrzeni. A teraz zapraszamy naszych gości do podjęcia dyskusji na temat, który został przez nas poruszony. Chcielibyśmy, aby to właśnie dorośli, ponieważ mają więcej doświadczenia i wiedzy w planowaniu, w gospodarowaniu swoimi funduszami, poddali nam ciekawe pomysły i rozwiązania do rozpoczęcia naszego ciekawego przedsięwzięcia. Tutaj zgodnie z kolegą jedną myśl, żeby wam trochę pomóc, a mianowicie w pierwszym przedsięwzięciu, jeśli chodzi o nasadzenia, cytryści, bukszpan, więc to jest okres, który już w zasadzie następuje, gdyby nie klimat, to trzeba było pewne rzeczy robić. Żebyście nie byli opóźnieni, to postaramy się wam tą kwotę 546 zł uzupełnić, a to co ewentualne dalsze przedsięwzięcia macie w drugim projekcie, to się realizujcie sobie, żeby, no ja tutaj chcę zdążyć z naturą, żebyście nie byli spóźnieni, bo efektów w czerwcu czy w lipcu nie osiągniecie za 3 czerwca.